Sylwester okazał się Sylwestrem cudów, podobnie jak początek nowego roku. Niestety są to cuda, których Opolanie by nie chcieli. Nazywamy je cudami Obajtka albo wałem Obajtka i nie jest to wał przeciwpowodziowy. Okazało się, że ceny hurtowe paliwa spadły jednego dnia o kilkadziesiąt groszy. To pozwala przypuszczać, że przez długi czas były one zawyżane. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to oznacza, że ci, którzy kupowali paliwo w ostatnich miesiącach, po prostu za nie przepłacali. Zarabiał na tym Obajtek, zarabiał na tym narodowy koncern, wyciągał pieniądze z naszych kieszeni, chwalił się wielkimi zyskami, tymczasem mógł to prowadzić zupełnie inaczej. Z czego wnioskuję? Wnioskuję to oczywiście z tej obniżki cen hurtowych o kilkadziesiąt groszy. Policzyliśmy, jak to wpłynęło choćby na pracę Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, miejskiej spółki, która bardzo dużo jeździ, bo zużywa ponad 200 tysięcy litrów paliwa w ciągu miesiąca. To jest taka liczba, którą MZK wykorzystuje. Gdyby to pomnożyć przez tą cenę paliwa, która była nadpłacana przez spółkę, uzyskalibyśmy w ciągu pół roku, mniej więcej od czerwca, około miliona złotych przepłacone przez MZK, na rzecz oczywiście koncernu Obajtka. Dodatkowo oczywiście MZK również jako spółka tracił na VAT-cie, który był obniżony, ale w związku z tym spółka zamiast odzyskać 1 100 000 zł VAT-u będzie musiała dopłacić prawie 500 tysięcy złotych. Stąd wyszacowaliśmy te straty MZK w przybliżony sposób na 2 miliony złotych, ale ta strata może być większa. Potwierdzeniem również dlatego jest zysk, jaki osiąga koncern Orlen. On w trzecim kwartale zarobił na czysto 12 miliardów złotych. Jest to kwota gigantyczna. Trudno ją sobie wyobrazić. To jest 12-letni, 10-letni budżet miasta. Tyle w jeden kwartał na paliwie zarobił Orlen. Dodam, że firma Obajtka jest firmą monopolistyczną. Firmą, która po prostu nie ma konkurencji na rynku. W związku z tym każde paliwo, jakie w Polsce jest sprzedawane od Orlenu. To, że tracą miejskie spółki, że traci 2 miliony MZK, to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim oczywiście za to paliwo przepłacali Opolanie. My, mieszkańcy. W sposób bezczelny krojono mieszkańców na paliwie, mogąc stosować znacznie niższą marżę, ale to wynika z praktyki monopolistycznej i z tego, że tak jak mówię, potem prezes Obajtek może wyjść na konferencji prasowej i się chwalić, że on, jego koncern zarabia dobrze. Zarabia, ale na najbiedniejszych, bo MZK jeżdżą najbiedniejsi Opolanie. Najczęściej to są główni klienci spółki. Za pieniądze, te, o których mówiłem w staciu MZK, moglibyśmy utrzymać kursy nocne przez 2 lata, moglibyśmy kupić 2 nowe autobusy, zrobić dziesiątki innych rzeczy. Te pieniądze powędrowały do kieszeni Obajtka i jego kolegów. W związku z tym oczywiście będziemy też protestować do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Takie zgłoszenie zgłosiło już Stowarzyszenie Tak dla Polski, które również reprezentuje, które dzisiaj i wczoraj w całej Polsce protestowało w sprawie wału Obajtka i cudów nocy sylwestrowej. Na pewno tego nie odpuścimy, bo nie można tak, mówię nieładnie, ale to jest prawdziwie, oszukiwać po prostu Polaków. Szykuje się jeszcze jakiś pozew bądź wniosek o rekompensatę oprócz tego UOKiK-u? Nie jest to wykluczone. Oczywiście wszystko zależy od rozwoju wydarzeń. Prezes Obajtek nie zaprzecza, że te ceny były za wysokie. Traktuje nas wszystkich jak durniów, bo powiedział, że one były za wysokie. Jakby było tanie paliwo, to byśmy w kolejkach na stacjach paliw stali. Taki przekaz słyszałem. To pokazuje, w jaki sposób jesteśmy traktowani. My się na takie traktowanie nie godzimy.